wkładam tutaj worek z lodem i wkładam rękę. To jest... Dobra, muszę ich opatrzyć. Dobra. 999. Jestem w szkole w Woli Mieleckiej i jest poszkodowana, ma wciętą dłoń. I... Czy jest cudowna? Tak. Muszę ci to opatrzyć i... Gdzie jest moja ręka? Spokojnie, ona jest tam w worku i włożyłam ją do worka, żeby później... I co, ja to tak kręcić? Można ci... A my wszyscy to robimy, czy ja? Bo ja tak, nic nie wiemy na ten temat. Tak, zostać w kaleku i nie mogę być kaleku! Czekaj, słuchaj, słuchaj, ej, spokojnie, uspokój się. Jak mam być spokojna, tam jest moja ręka, nie widzisz tego, nie mam ręki! Dobra, widzę, ale spokojnie, włożyłam to do worka po to, żeby później mogli ci to z powrotem... Przyczepić w szpitalu. Co jak oni tego nie przyczepią? Co jak zostanę kaleką? Nie zostaniesz, obiecuję. Jest ci zimno? Nie słyszę ręki. A jest ci zimno? Nie. Czy... Fajna mi niespodzianka. Czy wszystko... Czy boli cię głowa albo coś takiego? Boli mnie ręka! Myślałam, że was będzie miała. Nie. Fajnie, czy... tak jak na początku. Masz na coś alergię? Nie mam żadnej alergii, nie mam ręki! Dobra, chorujesz na coś? Choruję. Dobra. Bierzesz jakieś leki, przyjmujesz? Nie biorę żadnych leków, nie mam ręki! Zostanę kaleką! Nie zostaniesz, na pewno. To jest krew, to jest tyle krwi! Spokojnie. Żeby wiesz, nie widzieli, jak widzą. Amputują mi rękę. Tu. Tu? Tak, tu. Gotowe jesteście? Tak. Żart. Ej, to było niezłe. O nie, animo. Łaga, idzie. Już? No dalej! No uderz się! Co? Nie reaguje. Co robimy dalej? Stop. Żeby sprawdzić oddech, musisz... Działa. Nie super. Oddycha? Tak, oddycha. Nie mam pojęcia, jak zrobić to. Klatka piersiowa. Naciskamy. Raz. Andrzej na koncercie. Ładnie sobie poradziłem, ja nie wiem, żeby się tak zrobić. Znaczy to jest trochę obrzydliwa sytuacja. Ła, ręka! Ej, masz jakiś rodziców tutaj? Słyszę, że biegło uszała. Boli cię tylko rękę, tak? To nie mam ręki! Musisz właśnie go wiedzieć. Masz jakieś alergie na coś? Żadnej alergii. A jaki lunch ostatnio jadłeś? Jaki ostatni posiłek jadłeś? Obiad jadłeś? Moja ręka! Chorujesz na jakieś choroby? Nie choruję, nie mam ręki! Jakieś... Masz te drzwi na tym? Nie. Masz jakiś przyjaciół? Tutaj gdzieś? Mąż wyjedzie. Mąż wyjechał?
Gdzie? Godzinę temu. A gdzie pojechał? Do pracy. A gdzie pracuje? To tak boli! Wiem, spokojnie. Tu jest wszędzie krew! 999. Jestem... Nie mam ręki! Jestem w szkole w... w budynku na ulicy Niepodległości 97. Mam tutaj jedną osobę poszkodowaną z amputowaną ręką. W jakim jest stanie? Wykrwawia się, ale udzielam jej pomocy. To jest wszędzie krew! Jest przytomna i oddycha. Dziękuję, Rysan. Zostanę kaleką! Spokojnie, nie zostaniesz kaleką. Ale nie mam ręki! To by było spokojnie, zrób to!